Miło mi zaprosić pana doktora Rolanda Łukasiewicza z Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, który, tak jak państwo widzicie na ekranie, przedstawi temat na nieludzkiej ziemi zesłania po 1939 roku. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry. Ja przepraszam bardzo, będę mówił. Przykro mi bardzo krótko z tego względu, że moja dyspozycja chorobowa wyklucza jakąś dłuższą wypowiedź. W związku z tym miałem mówić o konsekwencjach związanych typowo ze społeczeństwem, ponieważ specjalizuję się w socjologii. Moją dziedziną naukową jest socjologia i metodologia badań. Rzeczywiście moi przedmówcy wspominali tutaj w sposób istotny i zasadniczy o tak zwanych liczbowych aspektach zsyłek po 1939 roku. Jest to kwestia tak naprawdę dyskusyjna. W swoich doświadczeniach akademickich, szczególnie na pierwszym roku, tutaj zmierzam już właśnie do tych konsekwencji. O ile wiadomo, i my na przykład historię znamy bardzo dobrze i sami jej doświadczaliśmy ogromu zmian, które miały miejsce przez właściwie cały wiek XX, ubiegły wiek. A tak naprawdę konsekwencjami, które ja najbardziej widzę jako pedagog, jako nauczyciel, to są konsekwencje braku pamięci. To jest coś, co mnie jako osoby, która pracuje zarówno w szkolnictwie gimnazjalnym, jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, jak i właśnie wykładowcy na wyższej uczelni, zauważam co? Zauważam brak tej pamięci i brak tak naprawdę historii. Ja przyniosłem ze sobą tutaj jedną z publikacji, którą tak naprawdę przeczytałem, zresztą państwo ją na pewno znacie. Ja ją przeczytałem jako 10-letni chłopiec. Dostałem ją tak naprawdę od rodziców, którzy doświadczyli również, jak wielu z państwa tutaj uczestniczących, doświadczyli tych czasów ubiegłego systemu politycznego, tak to określę. To jest książka właściwie nawet z trzeciego obiegu, z podziemia. Ja ją przeczytałem w jeden wieczór jako ten 10-latek. Dzisiaj, proszę państwa, to nie jest pozycja, którą można byłoby traktować w sposób prosty, łatwy i przyjemny. To jest pozycja, którą naprawdę trzeba zachować nie tylko w pamięci, ale także w systematyce edukacyjnej. Ja nie zauważyłem i nie widzę od wieków publikacji, która by tak pięknie, w tak prosty sposób opisywała historię Polaków i doświadczenia Polaków w tak traumatycznych przeżyciach, jakie miały miejsce właściwie od początku XX wieku, jak i także wiemy od początków historii polskiej, chociażby wspomnieć o zaborach. Jestem uczestnikiem tej konferencji po raz drugi. Mam przyjemność naprawdę ogromną móc wypowiadać się o emigracji, móc wypowiadać się o doświadczeniach migracyjnych, ponieważ to jest jeden z kierunków moich zainteresowań badawczych. I tak naprawdę zauważam, w zeszłym roku przeprowadziłem tutaj na konferencję, przeprowadziłem bardzo dużą grupę studentów ze swojego przedmiotu, z socjologii, który prowadzę na uczelni, którzy naprawdę zachwyceni byli tematyką tej konferencji zeszłorocznej. Konsekwencją tego, między innymi w tym roku, jest to, że dwie osoby z tych młodych tak naprawdę ludzi piszą dzisiaj pracę magisterską pod moim kierunkiem, dotyczącą właśnie zesłań, ale tej sfery, którą tak naprawdę w historii mamy bardzo mało opisaną. Sfery, która umieszczona jest między innymi jeszcze dotąd w takim zaciszu kościelnym. Para studentów bada właściwie ma dostęp do trzech parafii na wschodzie Polski, parafii, które mają informacje o rodzinach deportowanych, czyli inaczej wiedzą, że te rodziny były deportowane. I tak naprawdę, wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, o tej liczbowej skali deportacji, wiele danych dotyczących zesłań nie ma tak naprawdę w statystykach, z tego względu, że deportowane były całe rodziny, całe wsie, i nie wiadomo kompletnie nic o nich. To są
osoby, które można byłoby zakwalifikować do tak zwanych osób zaginionych, czyli one nie kwalifikują się na dobrą sprawę, do osób deportowanych. To zmniejsza tak naprawdę skalę, którą moglibyśmy objąć tymi zesłaniami na nieludzką ziemię. Wracając do kwestii dydaktycznych i pedagogicznych. Na pierwszym roku pytam studentów, co wiedzą na temat historii Polski. Niewiele osób jest, które mogłyby powiedzieć coś więcej o zesłaniach, coś więcej na temat tych doświadczeń od 1939 roku. W lekturach obowiązkowych nie ma tej pozycji. Ja nie wiem, że, znaczy nie wiem, nie jest to pozycja, która może predestynuje do rzeczywiście jakiegoś wysokiego poziomu, ale przekazuje tak istotne treści merytoryczne, że niezależnie od tego, jaki jest poziom piśmiennictwa, powinna znaleźć się w tak zwanym kanonie. Bardzo się cieszę, po raz drugi widzę pana dyrektora liceum ogólnokształcącego. Jest to liceum, które podejrzewam, że przenosi tą historię rzeczywiście na młode pokolenie. Dziś tego pokolenia tutaj niestety nie widzę, a taką jednym z brakiem, znaczy jest, tam parę ładnych osób jest, to fakt. Wszyscy jesteśmy ładni, oni są jeszcze do tego młodzi, tak? Dokładnie. Ale rzeczywiście moim celem jest tak zwane propagowanie tej historii z wyszczególnieniem tych doświadczeń, które miały miejsce właśnie w tamtym okresie. Jeśli chodzi o kwestie związane z takimi działaniami, które moim zdaniem powinny mieć miejsce w szkołach właśnie począwszy od gimnazjów poprzez licea aż do uczelni wyższych. To jest intensyfikacja informacji przekazywanych uczniom w zakresie, który będzie o wiele większy niż ten, który jest dotychczas. Obecnie tak naprawdę historia jest minimalizowana i wielokrotnie słyszę o sytuacjach czy o informacjach przekazywanych, że o pewnych rzeczach nie powinniśmy już wspominać, pewne rzeczy były gdzieś tam dawno temu, teraz tworzymy nową historię, a tak naprawdę pamiętajmy o tym, że nowej historii nie możemy tworzyć bez bardzo istotnych podstaw tożsamościowych i kulturowych. Jeżeli nie będziemy pamiętać, a my w pewnym czasie gdzieś tam odejdziemy w niebyt, jeżeli nie będzie kontynuatorów tej myśli i tej historii, to tak naprawdę ta tożsamość i ta kultura zniknie razem z nami. I to byłoby jako clue mojego dzisiejszego wystąpienia. Przepraszam, że nie mogłem więcej powiedzieć, ale naprawdę nie jestem w stanie. Dziękuję uprzejmie.